czas głosić. Apokalipsa, rozdział 14, werset 6. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: Boże, nastał czas, aby głosić światu poselstwo trzech aniołów. Chodźmy od domu do domu, jak kazał nam sam Bóg Jezus, i ogłaszajmy, że nadeszła już godzina sądu Bożego. I zachęcajmy do oddania Stwórcy pokłonu i chwały. Dzięki Ci, Boże, że obwieściłeś upadek Babilonu i wezwałeś do wyjścia w porę z niego, aby nie dotknęły ludzi plagi spadające na Babilon. Babilon to kościoły, które pomieszały nauki ludzkie z biblijnymi. Ty, Boże, ostrzegasz, że kto odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce. Zwierzę to siła polityczno-religijna. Znamie to święcenie niedzieli. Znamie jest przeciwieństwem do znaku. Znak między Bogiem a człowiekiem to święcenie soboty. Dzięki Ci, Boże, że poselstwo trzech aniołów jest ostatnim poselstwem Twoim, Boże, do narodów świata przed drugim przyjściem Pana Jezusa. Jest ostatnim Twoim, Boże, wezwaniem do ludzkości, by czciła Ciebie, Boże, i to czciła według Twojej Bożej, a nie ludzkiej woli. Amen.